Hej, jeśli jesteś nowy, zasubskrybuj kanał, wciśnij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia. Jeśli chcesz, możesz też mnie wesprzeć na stronie Patronite. Dzięki za wszystko i miłego oglądania. Witam, witam ponownie w Wieśku 3 i wiecie co? Ostatnio miałem już dołączyć do turnieju w Beauclair, jest to oczywiście ten turniej Gwinta. Ale jak widzicie, nie mam wszystkich kart, co ciekawe. I tak się dziwiłem, dlaczego mam tutaj karty bohaterów 6. I po prostu nie mam wszystkich kart. Nie mam na pewno Cerys i nie mam na pewno Myszowora. A to były, to byli bohaterowie tutaj właśnie na Skellige, więc sprawdziłem, gdzie to mogę znaleźć. I co dziwne, właśnie w tym turnieju jakby nie zaznacza nam tych punktów. Także mamy startową talię 24x24 i możemy już dołączyć, ale Cerys możemy zdobyć tutaj. Cerys możemy zdobyć u karczmarki w tej wiosce, także zdobędziemy sobie jeszcze tą kartę bohatera. Bo czemu nie? Czemu iść na turniej taką niepełną talią? Witajcie, panie! Czego wam trzeba? Podobna do Cerys. O jakimś dobrym winie. Ale jakim? Czerwonym, białym, różowym? Wytrawnym, półwytrawnym, słodkim? Jaka ciężkość? Apelacja? Aha. Przemyślę to jeszcze. Pokaż, co tam masz za... karty ma też. Krabopająk. Nie mam tej karty. To to zawsze kupuję. I co ty masz za winka? No ten Konrad. Bierzemy Konrada. I spoko. Możesz mi powiedzieć coś o tej okolicy? Bo ja wiem, że pan tych ziem, Messie de Bourbon, to największy bufon w całym Toussaint. A! Doprawdy. Dzięki. Tu będzie chyba ta bestia Stufo? Gdzieś będzie ten bufon. Ale zagrajmy. Zagrajmy w Gwinta. Może zagrajmy. I powinienem tutaj zdobyć jeszcze właśnie kartę Cerys. Ona ma dyszkę. Gramy, gramy tą talią. Więc tamta nie była jeszcze pełna, co ciekawe. Aż dziwne, nie? Że dołącz do turnieju, ale nie pokazali jeszcze tych miejscówek, ale spoko. Teraz już będę wiedział, jak tym Skellige grać, bo wczoraj były takie błędy. Szok. Wywalamy po prostu mocne karty. A na trzecią rundę. Spoko. Pożogę można też rzucić. No, rzucimy. Medyczkę zmarnował. Dobrze, w ryj. My ciśniemy oczywiście pierwszą. Jak wygramy pierwszą, to już jest wygrany mecz. Bożoga! Proszę, proszę. Olaf. Róg dowódcy, gitara, ja też mam. Wilena, to na pierwszą linię to spoko. Jeszcze mogę Hjalmara poświęcić, więcej już nie. Balista 60. Też nie ma brana. Mamy tych dwóch. Dobra. Gertrud. Posował. I teraz dostanę dwie mocne karty, nie? Bo tutaj mamy w miarę mocne. Na cmentarzu. On się wywalił z Vilena, to już jest dobrze. Ty! O,
Oż ty w mordę. A i teraz mogę użyć brana, nie? A nie, on jest pasywnie. No to spoko. A i tak chcę tą kartę. Chyba lista. No i dobra, i mamy Cerys. O ile się nic nie zmieniło, nie? Kupka. No i jest Cerys. Widzicie? Fajnie. Jest Cerys i... Ona ma dyszkę. Zajebiście. I jeszcze wiecie co? Musimy teraz zdobyć myszowora. Myszowora za chwilę znajdę gdzieś na mapie i tam się widzimy. Dobra, jestem. Myszowór będzie tutaj u tej karczmarki, co ciekawe. To jeszcze będzie gdzieś zbrojmistrz, zobaczmy. Idę się tak po okolicy. A. Czy płatnesz? Dobra, spróbujemy jeszcze z tym zagrać. Zbrojmistrz. On też powinien jakąś tam kartę dać. No, czego tam? Pokaż mi swoje... Kurde, ja sobie kupię jak zwykle te narzędzia. Mogę mu coś spylić. Ten nie. Dobra, na razie nie pylimy. Gramy. To dzisiaj jeszcze troszkę będzie tego gwinta i później już wejdziemy na turniej. Ale myślę, że już dzisiaj wejdziemy na turniej. Dobra, mogę sobie wywalić jedną jednostkę. Tego berserkera. Jest bez sensu. Też tarczowniczka jedna. Też lipa. Zagramy na 3 drakary. Dobra, super. A, i Madroema mogę wywalić już. O, zajebiście. Też nie. Wyrzucę to, bo mogę dostać na rękę. Kurde, ale tu idą, nie? Place'y. Dolar, ładnie. Bardzo się cieszę. Mamy szpiegów. I Rilla. I tak ciśniemy tą rundę, spoko. Już mamy 7 bohaterów, teraz będzie myszowór i jeszcze sprawdzę, czy ktoś pozostał. Jeśli nie, to już pójdziemy na... turniej. Teraz trzeba kambi wrzucić. No dobrze, dobrze. Wyrzucamy karty. Kambi można jeszcze raz skrzesić na 3. rundę, żeby mieć... Dala, nie? Dziennik spasował. A, to taki drakar. Dobra. Ten nawet nie wiem, jaką mi da kartę, ale... To nie ma znaczenia. Skrzeszę sobie to. I może ten... Niedźwiedź zostanie na ostatnią. Jeśli go nie wskrzeszę teraz, nie? Bo zobaczcie. Drakary. No zobaczymy. Jak nie, to go wskrzeszę, więc zostawmy. A, albo wskrzeszę tego zioma. Ciśniemy tą pierwszą. Znaczy tą drugą, sorry. On ma dobre karty. Ma dobre karty, mistrz. Pożoga poszła. Jeszcze z Geralta się wyrzucimy. Tak, z Geralta jeszcze się wyrzucę. Mamy kambi. Ulubione. Dobra, jeszcze coś musi wywalić. Spoko. O, róg wyrzucił. Okej, my mamy Hemdala.
To jest... O, super. Super, super. Teraz robimy łańcuszek. W sumie tak. Damy mu tą jedynkę, bo... Jeden to nie jest tak dużo, a dwie karty za jeden to jest... Chyba żart. Jakiś Cerys dostaliśmy. Cerys co robi? To ona przywołuje straż. Tarczowniczki. Przywołaj wszystkie tarczowniczki z talii i z ręki. Serio? Gramy na tarczowniczki. Ale beka. To gramy na tarczowniczki, muszę wywalić drakary chyba. Dobra, spoko. Ciekawe, co ty mi dasz tutaj. Tarczowniczka klanu Drummond. Ej, to mamy chyba trzecią tarczowniczkę. Tak, mamy trzy tarczowniczki, to dobrze. To dobrze. Mamy trzy. To wyrzucimy te drakary. Albo te dwa wojenne. I na razie tak. I za chwilę będzie myszowór. Zobaczymy jeszcze, co myszowór robił, bo nawet nie pamiętam. Tu mamy trzech wojowników, ewentualnie tego pirata. Na razie wyrzucę. O, fajna talia. Odganiania za wiedźmami, tak byłem posiedla Miltona, bo ponoć ta bestia w pancerzu przypadła. Teraz wszyscy... Tu zlecenia jeszcze trzeba zrobić, ale teraz tego gwinta iśniemy. Tak długo jestem w drodze, że nawet nie wiem, jak odpowiedzieć. Powiedzmy, że... Spinać. Fajnie, to nawet mamy z karczmarką jakieś dialogi. Prawda, co mówią? Że tam wojna, akurat teraz chcę pograć w gwintę, ale... Zniszczone. Co tam? Przesada, ale niewielka. Wybaczcie, że tak się dopytuję, ale mam rodzinę Bedirne, to ciekawa jestem. No, dobrze, mówcie, czym mogę służyć. Wspomniałaś, że masz rodzinę w Edirn. A gdzie konkretnie, jeśli można spytać? W Wengerbergu. Byliście tam kiedyś może? Byłem wiele razy. Tak się składa, że stamtąd pochodzi moja... Nieważne. Ktoś bardzo mi bliski. Piękne miasto w każdym razie. Ten cały Wengerberg. I z tego, co wiem, nie ucierpiało zanadto w trakcie inwazji. Dobrze słyszeć. No widzicie, fajna ciekawostka. Pokaż proszę. Może ma jakieś karty? Ma. Elfi harcownik. Lwgardzki łucznik. I oczywiście te fajne wiśniówki, ale teraz mamy już to. Za 5 dyszek i tu zawsze stówkę dobrze, ogolimy. Rozegram. Dobra, to tak, tarczowniczki idą z Cerys. Masakra. O nie, Straż Królowej. O, zablokował mojego dowódcę. Gramy z Nilfgaardem. I to wyrzucamy. O, Cerys jest. Ale będzie petarda na koniec. Bo już kart nie dobiorę, a one wylecą za... 22. Ładnie. To tak, kambi na początek. Batier, ostro. No może być ciężko z tym ziomem. Drakary. Żeby się Holger Czarnodupa przydał. Na drakary polował. O Boże, co tu się dzieje? Ale jest możliwe, że w trzeciej rundzie Watier wyleci. O kurde, jak ty grasz? Jak ty grasz? Muszę teraz. Bez dwóch kart to jest lipa.
Żeby nie tarczowniczki. Dobra, mamy trzy te ziomy. O kurde. Wotiera sobie wziął. Musimy cisnąć tą rundę. Nawet jeśli ma. Bo oni się będą fajnie skalować. Pożoga poszła, Villain ewentualnie atrapą może być ciągnięty, a tak to spoko. Patrzcie to, ile punktów to robi. No już wyrzucę tą trzecią kartę. 3 osiemnastki, o kurde. Kostował. No nie jest dobrze. Ale mamy Hemdala, on musi coś wyrzucić. O, zjebał trochę. Nie miał 15? Dobra, 6. I teraz co? Oby nie Kambi. Dobra, mamy tych dwóch. Nie mamy niestety medyka, on ma. Może Villain iść. Zagramy to. Kurde, szkoda, że akurat te karty. Ale dobra. Na razie coś, żeby mi nic nie zrobił. No, przegramy to. Te rogi są beznadziejne, chociaż... Tibor! Aleba! Leci Ceres. No i przywołane, ładnie. Za ile to wjeżdża? To są jakieś jaja. Za ile to wjeżdża? Dajcie spokój. Ale teraz pożoga imię nie ma. Tylko, że on się wystrzeli już z tego. Ale zajebiście. Ten tylko na jaskra. O kurde. To ma 80 parę punktów. Ale tarczowniczki, to gramy na to. Teraz jeszcze dostanę myszowora, który chyba wysyłał, z tego co wiem, Martroemę. Po prostu tak pasywnie, myszowór. Miał umiejętność taką. Myszowór, tak. No to jest 8 złotych punktów. Wrzucimy po prostu jako kolejną kartę, nie musimy chyba wywalać niczego. Nie. Olgierd nawet daje radę. Nie, tak już gramy. Więc mamy chyba wszystko. I zaczynamy wielki turniej w Beauclair. Zaczniemy chyba jedną po prostu bitkę. A resztę będzie w kolejnym odcinku. No ale ciekawa ta talia. Cer jest bardzo przekrokszona. Jeśli ktoś się wystrzelił z pożogi, nie? 36, 46 jedną kartą robi. Ale przejebane. Masakra. No, to tu skończyłem ostatnio. Miałem iść, ale pisaliście w komentarzu, gdzie jest Cerys, gdzie jest myszowór. Nie chcemy żadnych zmian w gwincie. No to zaczynamy. Turniej Beauclair. Witam na turnieju. Czy mogę rzucić okiem na pańską talię? Proszę. Imponująca kolekcja. Hrabia Monie czeka w środku. Zapraszam. Dzięki. Nie ma chyba innego bohatera, bo Hemdal jest w Kambim jakby. Witaj, miło cię znów widzieć. Fajnie. Jak znajdujesz frakcję Skellige? Przypadła ci do gustu? No, całkiem fajna. Bardzo dobra frakcja. Zagram nią z przyjemnością. Miło mi to słyszeć. No dobra. Może opowiesz mi wcześniej o zasadach. Najpierw przedstawię uczestników. Są nimi znakomici gracze z całego świata. Hamal Ogn Dangbal, kupiec ofirski. Ogn. Eryk van Wrok, patrycjusz z Nowigradu oraz przedstawiciel Skellige. Nie jestem przedstawicielem, tylko przedstawicielką. Nie widać? To będzie dym. Oczywiście nie chciałem nikogo urazić. Oto Agneta Skold i jej wyspiarski temperament, który mój brat porównałby do
Gejzera. Zasady są proste. Każdy z graczy ma przypisaną frakcję, której nie zmienia aż do końca. Przegrany zawsze odpada z gry. No, muszę uważać. Najlepszy z zawodników spotka się w półfinale ze zwycięzcą poprzedniej edycji turnieju. Jego ekscelencją, ambasadorem cesarstwa Nilfgaardu, panem von Hinnem. No. A na zwycięzcę tej rozgrywki... Ten będzie grał Nilfgaardem. Będę czekał ja. Ten chyba potworami. Ręce precz od gwinta! Żadnych nowych frakcji! Można wiedzieć, kto będzie grał jaką frakcją? Nie jest to żadną tajemnicą. Eryk van Vrok zagra Królestwami Północy. Jego ekscelencja, w patriotycznym geście, zdecydował się na Nilfgaard. No to z tym będzie Hamal ciężko. Dangbal zagra frakcją potworów, a Agneta Skold wybrała Skojatel. Ja oczywiście czekam na finalistę Stalion Skellige. Jestem zdecydowany dowieść jej wartości. Okej. Okay. Myślę, że na potwory troszkę inną taktykę wezmę. Bo oni mają podobne jednostki. Nie chcemy nowej frakcji! Nie wiem, czy pożowi nie wrzucę. Tym. Nie, ty pludraku! Wara od tradycyjnych wartości! Nie wszystkim podobają się moje zmiany. Tradycjonaliści mają do mnie żal za moje próby włączenia Skellige do kanonu, ale nie zaprzątajmy sobie nimi głowy. Nie, gramy. Jeśli nikt nie ma nic przeciwko, możemy zaczynać. Zapraszam na taras. Niebawem Herold ogłosi rozpoczęcie turnieju. Turniej w Beauclair. Piękna sprawa. Zaczynamy turniej. Ten jest już bardzo trudny, trzeba przyznać. I gra na trudnym poziomie. Przeciw Erykowi van Vrogowi, a Geralt z Rivii przeciw Hamalowi Ogndangbalowi. Ogndangbalowi. Chodźmy do stolika. Życzysz sobie podbić stawkę? Co masz na myśli? Jestem kolekcjonerem broni i interesuje mnie twój srebrny miecz. Jeżeli wygram, wezmę go, a jeśli przegram, dam ci swój. Równie cenny. Wabank? Niech i tak będzie. Zaczynajmy. Masz ty w dupę węża. Wiecie co? Muszę wrzucić tego pirata. Tutaj te jednostki nic nie robią za bardzo. To i tak pasywnie idą na stół, te też. W miarę możemy grać na te 24 karty. No wiem, że dużo. Ale nie mamy za dużo specjali, więc spoko. Potwory. Dobrze, że pożoga weszła. Przywilenie. No to muszę oczyścić, niestety. Oby mi tarczowniczka jakaś nie wleciała, chociaż nie mamy Cerys. Może być ciężko. On zagrał Vilena już. To bardzo nietrafnie. Cerys przyszła. No pierwszym trzeba wygrać. To jest Skelligiński Storm. Gdzieś i dwie karty do przodu. Kejran. Czemu tutaj? Gramy sobie myszowora. Da stabilne 8. Nie gram na te grzyby, ale spoko. 4 karty. Tych dwóch. No wyjątkowo, chłopie. Muszę spasować. Na Vilena, okej. Czyli masz Vilena.
Dobra, nie mamy tych dwóch. Na razie spokojne karty, które nie będą się paliły. Wiedźmy, ale super. I muszę ci to spalić, bo zaraz Wilena położysz. A ja mam troszkę osłonę. Dobra, jest na moją siódemkę. Fajnie. Mogę to sobie wskrzesić później. No myślę, że wygrana. Tak, wyjątkowo taktycznie pierwszej rundy się nie dało wygrać. On wziął ze stosu. Wioła. Tego żywiołaka sobie wziął, a to lipa. Dobra, za chwilę. O, dobrze. Wygraliśmy pierwszą rozgrywkę. No super. Bardzo dobrze. 90 aż. Bez Ceres. Dziękuję za grę. A ja gratuluję wygranej. Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby grać z tobą o ten miecz. Widać, Bóg przestał nade mną czuwać. Proszę, niech ci dobrze służy. Nie przegrałbym z tobą, gdybyś grała uczciwie. Tam, skąd pochodzę, blef dostaliśmy jeszcze. Nie puszcza się płazem takich obelg. Jeszcze raz zarzucisz mi oszustwo, to urżnę ci jęzor. Dosyć tego. Ręce przy sobie. Pamiętajcie państwo, gwint to sport dżentelmenów. Od uczestników turnieju wymagamy nienagannych. Zaraz będzie. Nie tolerujemy awantur. Dlatego z przykrością zawiadamiam, iż decyzją hrabiego Moniera zawodnicy z Nowigradu i ze Skellige zostają zdyskwalifikowani. Po pierwsze, nie jestem zawodnikiem, tylko zawodniczką. A po drugie, nie obchodzi mnie turniej, w którym byle przybłęda może mi zarzucić oszustwo. Nie pozostaje mi nic innego, jak zawiadomić państwa, iż po pierwszej rundzie Agneta Skold i Erik van Vrock zostali zdyskwalifikowani, a Geralt z Rivii pokonał Hamala Ogn Dankbala z Ofiru. W półfinale Geralt zmierzy się z obrońcą tytułu, jego ekscelencją von Hinnen. Jestem zaszczycony. Półfinał. No może mi się ta pożoga przydać, a może być do dupy. Ale okej. Kambi. Jest Ceres, nie ma Ceres znowu. Drakar, okej. Elfa masz, spoko. Ja na razie wyrzucam to badziewie. Oj, to może być strasznie ciężko. On ma elfa i innych szpiegów. Tego na razie nie chcę. Może będzie miał innego. Masz 12 kart. Tarczowniczka niestety. 15. Będziemy kombi. Ta tarczowniczka jest do dupy. Na razie ją wyrzucę. Ruch, okej. Żeby ochronić przed pożogą. Łucznik. Pasował. Jak ja wezmę te 16 punktów, to jeszcze wygram, nie? Najfik. Teraz mogę mu to dać. Tak czy tak mam 11. Teraz... coś tam dostanę. Niezbyt dobrze, ale coś tam dostanę. Mogę w sumie...
Birnę zagrać w tej rundzie, więc okej. O, super. Super, super, gramy Birnę. Na kombi. Będzie Hemdal w ostatniej. Olafa mi wziął. Nie. Nie wiem. 13. To wykładamy. Będę miał przewagę tak czy tak. No kurde, ale ciężka partyjka. Tak, będę miał przewagę. Jeśli go wysypię z kart, to będę miał przewagę. Zajebiście. Zajebiście. Dawaj, to i chyba koniec. U mnie koniec. Wyrzucił Yennefer. On nie ma co wskrzeszać ostatniej. Dobra, pas. 4-2. O, szpiega sobie wziął. On będzie przejebany, bo 7 punktów, a 2 karty to jest dużo. Ale my mamy też sporo. O, jeszcze sobie mogę wybrać. Do tego zioma. Meno, dyszka medyk. Olaf, no tego Olafa mi wziął. Teraz tak. Od tego zależy, czy ma pożogę, czy nie. Bo my jedziemy z tym ziomem. Jak ma pożogę, to wygrał, jak nie, to... Będzie różnie. Czyste niebo i teraz ma tego szpiega. Ale on będzie szukał pożogi. 70. O i ostatnia karta. Masz pożogę? Stefan Skellen jeszcze. 2 karty. Skorpion i... Emisariusz. Ojej, ale potyczka. O Nilfgaardu się bałem. Nilfgaard jest OP tutaj bardzo. Wasza ekscelencja, raz pan. Udało się. To była dla mnie przyjemność. Przyjemność odwzajemniona. Gratuluję, Wiedźminie. Dosyć profanowania Gwinta! Precz z nowymi frakcjami! Precz z nowymi frakcjami! Zdaje się, że mamy kłopoty. Wymacha stąd, ale już! Dupy w troki i hajda na Skellige wpierdalać zupę smoki! Proszę o zachowanie spokoju i poskromienie języka. Pies ci mordę lizał, Monier! Ręce precz od Gwinta! Może zamiast drzeć gęby i wygrażać, powiecie, o co wam chodzi. Mówiliśmy już i to nie jeden raz, ale nikt nas nie słuchał. Ja wysłucham. Gwint to stara gra. Jej zasady zostały stworzone przed wiekami. No nie wiem. Właśnie, powstały wedle porządku natury. Gwint się zmienia. Frakcje powinny być 4. To jest optymalna liczba. Nie zgadzamy się na wprowadzanie nowych frakcji. Absolutnie. To opluwanie tradycji. Będzie nowa frakcja. Ręce precz od Gwinta. Dosyć tego. Nie przyszliśmy gawędzić, tylko spuścić w pierdol w obronie tradycyjnych wartości. Dalej, chłopcy! Aha. Kolejemy się. No kurwa. Czekajcie to. Co ja mogę tu robić? No skórkę mogę pić? Też mogę pić.
Dobra, jeden padł. Zasrana banda skurwysyno! What? Użyłem tych eliksirów, to było cheaterskie, ale... Chyba lepiej wygrę. Pochłonęliście trochę. No teraz taki będę. Widzę potrójnie? A może nawet poczwórnie? Dosyć tego! Wzywam gwardzistów. Spokojnie, Hrabia. Nieważne jak długo będziecie protestować i ile awantur wywołacie, i tak nie zatrzymacie zmian. Jeśli nie podobają wam się nowe zasady, to grajcie po swojemu. Ale nie zabraniajcie bawić się innym tak jak wy. Weź nie pierdol! Jak powiada mój przyjaciel Zoltan Chivay, jeśli jedna osoba mówi, że pierdolisz, to może się mylić. Ale jeśli kilka osób mówi, że pierdolisz, to znaczy, że pierdolisz. To co? Ktoś jeszcze uważa, że nie mam racji? Zoltan Chivay? Co u niego słychać? Kopę lat go nie widziało. No hopie. Ostatnio widziałem się z nim w Nowigradzie. Chętnie rozwinę temat przy butelce czegoś mocniejszego. Uwaga wszyscy! Zmiana planów wycieczki! Idziemy teraz na wódkę ze znajomym Zoltana! Wycieczka się rozkręca! Panie i panowie, zaczekajcie. Przecież przed nami runda finałowa. Jaka kurwa finałowa? Ja, jaki Rafi Berg, niniejszym zgłaszam akces do turnieju i domagam się gry ze zwycięzcą. Raz na zawsze rozstrzygniemy, czy Skellige jest coś warte. Zgoda, ale proszę o cierpliwość. Najpierw rozegramy finał wstępny.